Tomek Sarara dla polskiego portalu Fight Sport. Tomek, powiedz, ciężka walka z przeciwnikiem, czy raczej oceniasz ją jako taką, w której się nie napracowałeś wiele? Nie, no, zaczęło się ciężko, bardzo ciężko i wiedziałem, że właściwie przeciwnik chyba nie jest gotowy na walkę pięciorundową na tak wysokich obrotach, dlatego czekałem gdzieś na swoją szansę. Przyszła ona dość szybko, nie powiem, że szybciej niż się spodziewałem, bo po to nad tym pracuję, żeby w końcu do nadeszło. Cieszę się, że w ten sposób udało się rozwiązać, bo przeciwnik był twardy, mocno kopał. Ja przyznam się teraz, że przed walką miałem delikatną kontuzję. Ona się ponownie odnowiła, także problem się nieco powiększył. Cieszę się, że udało się przed czasem, bo mogło być zwyczajnie różnie. No, ja wiem, że byłem przygotowany i wszystko powinno być tak, jak sobie planowałem. Ale to jest walka i nie wszystko da się przewidzieć. Sporo tych podbródkowych weszło z jego strony. Miałeś jakieś momenty zwątpienia, kryzysu? Chyba nie. Bardziej stawiałem na to, że widziałem, że w każdy cios wkłada prawie maksimum siły. A mówię, wiem, że to jest niemożliwe wytrzymać całą walkę na tak wysokich obrotach. Dlatego sam wiem, że jestem w tym momencie dobrze przygotowany kondycyjnie i o to się nie martwię. A mimo wszystko sam nie narzuciłem takiego wysokiego tempa. Może to była jego taktyka, żeby dać z siebie wszystko w pierwszych rundach, nie wiem. Tyle z mojej strony. Tomek, pomogła Ci obecność Ernesto Hosta, największej gwiazdy K1 w jej całej historii, tutaj na ringu w Pomiechówku? Kurczę, mi to chyba daje motywację na każdym treningu. Ja naprawdę cały czas nie zapominam, kim jest ta osoba, jak wiele dla mnie robi i jak bardzo mnie motywuje. Powiedziałem, na każdym treningu, na walce tym bardziej. Tutaj jeszcze dodatkowo dochodzi wysoka presja publiczności, jego osoby, żeby nie zrobić sobie wstydu, jemu w narożniku. Naprawdę, ta presja była bardzo wysoka. Ale jeśli chce się być najlepszy, to tą presję trzeba zwyczajnie znosić. Dzisiaj się to udało, oby jak najwięcej takich sytuacji. Ernesto wydawał się zadowolony w ogóle, podobała mu się chyba ta gala. Pewnie był zaskoczony, że przyjeżdża, tutaj jest kameralna gala, fajnie zorganizowana. A tobie jak się podobało? Podobało mi się bardzo, tak jak powiedzieliśmy, kameralna gala. Myślę, że było może około 1000 osób, ale organizacja myślę, że przebiegała bez żadnych problemów. Nie widziałem innych walk, skupiłem się na sobie, w ogóle walki niektóre zakończyły się szybko, więc nawet nie zdążyłem się odpowiednio przygotować do swojej walki. Oglądam sobie to w internecie, ale ja nie mam nic do zarzucenia. Myślę, że organizatorzy są gotowi na większe eventy, bo mają doświadczenie już na mniejszych obiektach, a to samo da się po prostu przełożyć na większe hale. Ten pas jest dla Ciebie ważny? Ja nie jestem jakimś fanatykiem medali, pasów, ani innych gdzieś tam klejnotów tego typu, dyplomów. Ważne, żeby to dla mnie kolejny krok w karierze, po raz kolejny udowodnienie, że wracam na odpowiednie tory, że praca, którą wykonuję w Holandii jest owocna. To jest przede wszystkim dla mnie ważne, także oby jak najdalej, jak najdłużej, spindrajmy się jak najwyżej. Tomek, zdradź naszym czytelnikom, kiedy zobaczą Cię kolejny raz. Zależy to trochę od kontuzji, bo grafik walk jest bardzo napięty. Myślę, że mogę już teraz powiedzieć, że nic nie zapeszę 20 maja, jeśli nic się nie zmieni. Walczysz w Japonii, tak? Jest walka w Japonii po raz pierwszy. Moje marzenie dobiega gdzieś tam celu. Są to tereny, o których gdzieś tam jako mały chłopiec mogłem tylko marzyć. Teraz jest to w zasięgu ręki. No co? No 20 maj, wierzę, że pokażę się na nowym terenie tak samo dobrze jak tutaj, albo i lepiej. 2 czerwca jest kolejny etap walki turnieju Tatneft w Kazaniu. 20 czerwca jest gala w Moskwie. Jeśli zdrowie pozwoli, to jestem na każdej z tych gal w tak samo dobrej formie, albo i lepszej, bo nad tym chcę pracować. To tyle. Tomek, serdecznie gratulujemy Ci wygranej dzisiaj. Niełatwej, bo trzeba przyznać, że przeciwnik rzucił wszystko na szale. No nie starczyło mu sił na dłużej. Walka się podobała publiczności. No i mamy nadzieję, że zobaczymy Cię przy kolejnych zwycięstwach. Znaczy otwierasz jakby pasę, tak? Ta Twoja pasa trwa. Kolejne zwycięstwo, kolejny przeciwnik na koncie. Mamy nadzieję, że o najwyższe cele wkrótce. Jedziemy od zwycięstwa do zwycięstwa. Cel się nie zmienia, od wygranej do wygranej. No co, bierzmy wszystko co jest do wzięcia. Na to jestem gotowy. Dobrze, dla portalu Fight Sport Tomasz Sarara prosto z ringu w Pomiechówku z gali Battles of the Dragons 6, która właśnie przed chwilą się zakończyła. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.